Cześć wszystkim, z tej strony Astrzewi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Liberation. Tak, jesteśmy sobie gdzieś indziej niż kończyliśmy poprzednio, ale to nic nowego, jeśli chodzi o tą grę. Tak, mamy tutaj w ogóle misję związaną właśnie ze wcieleniem niewolnicy, o czym w ogóle zapomniałam, szczerze przyznam. Mianowicie właśnie misję detektywa, więc myślę, że się udamy właśnie w tym kierunku i wykonamy sobie tę misję. Tam jeszcze trochę dalej są w tym całym miasteczku jakimś, kurka wodna pseudo, albo osadzie, nie mam zielonego pojęcia. Jest jeszcze misja wolnych niewolników, więc też sobie byśmy przeszli. Kurde, ja chciałam w dalszym ciągu na ten konar. Dobra, chodźmy tędy. Gra mnie teraz będzie uczyła, cholera, jak skakać, biegać i w ogóle. To jest obraza. To w sumie, no to jest naprawdę obraza, bo chcąc nie chcąc ja już znam tą grę. Znaczy, grę. Serię gier, panie dziejaszku, serię całą. Już nie najgorzej znam z pewnością. Dobra, w takim razie mamy tutaj misje detektywistyczne. To zobaczymy. Ochrona świadków, pokrzyżuj plany bandytów. Nie wejdź w otwarty konflikt ze strażami, ale co? Nie, no jak możecie. Nie wejdź w otwarty konflikt, ja będę. Nie wejdź w otwarty konflikt, cholera. Jak możecie wy mi takie rzeczy nakazywać? Bicza możesz używać. O, krokodyl. O, jajo krokodyla. Patrzcie wy. Znajdź obóz zabójcy. O, mamy to. Chyba. Nie wiem. Cel zlokalizowany. Czekajcie. Kurde bela. Dobra. Ten typ. Wiecie co? Zrobię tak, uratuj świadka. Oj, pardon. Dobra, teraz. No cóż, nie weszłam w otwarty konflikt. Ups, że tak to ujmę. A bardzo proszę. Interakcja. Zobaczmy. Przysłuchaj drugiego świadka i upewnij się, że nie powie nikomu, co widział. Posprzątaj bałagan, który narobiłaś. Dalsze instrukcje zostawię tam, gdzie zawsze. To wszystko? Chyba tak. Zbieraj plakaty. No ja... Jezu. No ja wiem. O, hello. Dobra. I mamy jajco! Jajco, ty zdrajco! No i dobra. I to jest chyba przedostatnie, prawda? Tak mi się wydaje, że to jest przedostatnie jajo. Nieważne, na chwilę obecną. Dobra, gdzie jest w dalszym ciągu... Gdzie są dalsze misje detektywistyczne w tym kierunku? No dobra, to się rzecz jasna udamy. Od co? Bo jestem ciekawa, ale to, kurczę, była mowa o jakiejś kobiecie chyba, z tego co zrozumiałam. Zagadkowe. Odrobinkę. Rzecz ujmując. Odrobinkę rzecz ujmując, dokładnie. Język polska trudnym być. Okej, biegniemy w takim razie na ten most. I zobaczymy, co tutaj nas czeka w takim razie. Widzę, że trochę mi się nabiło poszukiwanie. Rozpoznawalności może bardziej niż poszukiwania. Hello. Winowajca, rozpraw się z przywódcą bandytów. Okej. Okay. Poszukaj wskazówki do tożsamości winowajcy. Chyba w tym kierunku bardziej, wydaje mi się. Hello. Wskazówki. Gdzie jesteście? Tutaj mogą być jeszcze, ewentualnie wiecie, gdzie mogą być jeszcze? Na górze, cholera. To też jest opcja. Dasz radę się wspiąć wyżej? No dasz radę. Ha.
tak się rozglądam co chwilę, ale ja nie jestem pewna, gdzie ja coś znajdę. A tam w ogóle jest... Tutaj mamy obóz. Właśnie. To wiecie co? Ja idę do tego obozu w takim razie. Bo jakby... Dobra, zauważam, że tu był obóz, wiadomo, ale... Chyba go nie przeszukałam dokładnie. Zbytnio. Mamy ten obóz cały i co w związku z tym? Że mamy obóz. Halo! Nie o to mi chodziło, dziękuję serdecznie. No ja nie widzę żadnych wskazówek, szczerze przyznam. Poszukaj wskazówek co do tożsamości. Jezus Maria, żem się wystraszyła tego dźwięku. Co to było, ja się pytam. Nie wiem. Znajdę ja coś tutaj w ogóle? Halo? Nie, puść się. Przez chwilę chodziłam na liściach, ale... Co tam? Może na moście samym, co? No tutaj to trochę wątpię, ale może właśnie wzdłuż brzegu bardziej. Cholera wie. No nie wiem, nie widzę. Poszukaj wskazówek co do tożsamości. No i co w związku z tym? Halo. No ja nie wiem, idę tutaj. Co tutaj na Boga twaroga jest? Czekajcie, no tutaj właśnie sobie zejdę. No tutaj to chyba nic nie ma zbytnio, przynajmniej nie według mapy. Jezusie, przenajświętszy, jak ja nie znoszę tego, nie podoba mi się kompletnie. O, czekajcie, mam! Cholera jasna, tutaj się kryłeś przez ten cały czas. Ślady, stópek się kryły. Interakcja, Chryste Panie. Nasze interesy w tym miejscu już dobiegły końca i musimy ruszać drogę, bo czekają już inne zlecenia. Spotkajmy się dziś wieczorem na zachód od fortu. Okej. O Jezu. Zabiegnowajca. Tak jest. O Jezus Maria. Już kurka wodna z tego, z przyzwyczajenia. Jak tylko kicham, a jestem w trakcie czegoś, co mi liczy czas. To kurde bela. Laska, coś ty zrobiła. To wiecie, z przyzwyczajenia czystego już klik w escape'a. I ci latam. Nie dopadną mnie. O, gdzie ja? Co się wydarzyło? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, co się wydarzyło. Jezus Maria. Czy mi się to uda? Nie no, uda mi się. No spokojnie. O! Kolejny aligator. Dam radę przejść? Chyba nie. Aaaa! Jednak. Siema, typie. She's over there. Hello. Weź ty małpo. Weź na niego się rzuć, może kocie ty. A nie na mnie. No i dobra. Hello! To była samoobrona. Czy tutaj jest jajco twoje, aligator? Nie, już się zebrałam w pewnym momencie, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj widzę, że coś jest w związku z przemytnikami zaraz obok praktycznie, więc może byśmy się udali. Tak w sumie, no. Tutaj mamy jeszcze właśnie tych wolnych niewolników, ale to, wiecie, zdążymy jeszcze. Przemytników tutaj mamy. Jakąś misję, to się przejdziemy. Kurka wodna, jak nie aligatory, to jakieś kuguary. No cudownie, no. I tyle. A ja i tak sobie pływam w wodzie, bo czemu by nie? Odszukaj i zniszcz obóz. A nie, to fajnie. Jestem wykrywalna już na tym etapie, więc...
Kogo to obchodzi na chwilę obecną? Witam Państwa. Hello. Chyba to mam na tym etapie już. No i fajnie. Okradnij skrzynię. Rory, rory, rura. Para, pa, 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 pa. 250. Odkrywasz lokację ukrytych skarbów. Mapa została zaktualizowana. Tak? A co się takiego zaktualizowało? No słucham. Czekajcie, nawet sobie oddalę, jak tylko mogę. No ja tam nic nie widzę, żeby coś się zaktualizowało. Chyba, że to ja jestem taka dobra w zbieractwie, że cholera jasna, już wiecie, nie miało się z czego, albo nie miało, wiecie, czego aktualizować, bo wszystko wyzbierałam. W sumie to by było zabawne dość. Gdyby tak było. Ajajaj, bym chciała zobaczyć dookoła tutaj. Sobie jeszcze, bo tak. Czy może gdzieś znajdę ostatnie leże tego kolejnego alligatora? Bo teraz mi właśnie chyba ostatnie zostało takie leże. Nie cholera wie, może znajdę przypadkiem kompletnym. Tu jest jakaś skała właśnie. Nie cholera wie. Nie, wątpię. A, ściana wspomnień, okej. Okay. Chciałam okrążyć tą skałę, ale dobra. Masz wysoki rozgłos jako niewolnica. No co ty, naprawdę? By mi się w życiu nie domyśliła. Po prostu się cholera nie da. Już normalnie mnie jasna cholera jakaś zalewa. No ja nie lubię takiego, wiecie, czegoś, że no to jest głupie. Ja wiem, że mam wysoki rozgłos, widzę to. Ale nie, muszą zauważyć. Musi mi powiedzieć gra. Bo przecież jestem imbecila Graciara, która nie zauważy, że ma wysoki rozgłos jako niewolnica, nie? Gdzie jest ten alligator w ogóle? Od której strony był? Chyba tu był jakoś, nie? Wydaje mi się. A, cholera. Nie wiem, idę przed siebie. Pistem. Najwyżej mnie zeżre. Obojętne mi to. Przynajmniej momentami mi to obojętne. Czy ty możesz tu wleźć, proszę, serdecznie? Halo? No. Dokładnie, bardzo ładnie. Jest i aligator, widzę jakiś. Ale tutaj nie ma jajeczka, co nie? Po prostu sobie aligator tutaj urzęduje. Bo czemu by nie? Jako pułapka normalnie na przechodniów. Nie wiem, tak sobie patrzę, może znajdę. Cholera wie. Różnie bywa, nie? Dobra, lecimy w takim razie tędy. Można i tak. W sensie wiecie, no biorąc pod uwagę fakt, że jestem na wyższym punkcie, to może coś ciekawego znajdę, nie? W teorii przynajmniej. Trochę kuguarów jest, z tego co widzę. Ale leży aligatorów, to nie widzę zbytnio. Jezus Maria, to tylko znajdźki, ja powinnam się uspokoić. To są tylko znajdźki. Dlaczego ja się tak, kurczę, w to wczuwam? Czy ja mogę tutaj gdzieś zeskoczyć? Sensownie? Chyba niespecjalnie. No nie wydaje mi się przynajmniej. Dobra. To się trochę może cofnę, taki kawalątek. Na przykład tu się cofnę, tu przeskoczę. Tu się przejdziemy, tutaj też. Chciałam wskoczyć sobie właśnie jakoś tam, wiecie? Dobra, skakajże. Trochę ła, ale co tam? Ja bym tu weszła i właśnie sobie pozrywała plakaty. Hello. Gościu się pojawił znikąd. Dobra, tutaj mogę przejść. Okidoki. Jezus Maria, jak tutaj na wejściu już plakacik był. No to było podłe, zdzieraj plakaty, tak ja wiem. Dzięki.
Dziękuję bardzo serdecznie i w ogóle... O, tutaj jest przy okazji laleczka wudu do zebrania, tak? Po drugiej stronie murów. Zeraj plakaty. No taki mam plan. Dziękuję serdecznie. Dobra, to w takim razie zedrę jeszcze ten plakacik i tak naprawdę mi chyba wystarczy. Zdzieranie plakatów z rozgłosem. Chociaż może zadrę jeszcze jeden? Tak na przykład? Czy... Co to jest? Aha, to lina. Taka zwykła lina. Taka po prostu cholipa zwykła lina. A ja się zastanawiam, co, po co, na co, gdzie. I dokąd. Dobra, w takim razie. Tu jest wyjście. Bardzo ładnie. Bardzo mi to pasuje. Witam Państwa. Czy Wy mnie zaatakujecie, jak zobaczycie, że wychodzę z portu? Mam nadzieję, że nie... Z fortu, przepraszam. Mam nadzieję, że nie. I mnie nie zaatakowali, o dziwo. To nie ja. Nie wiem, o co Ci chodzi. Dobra. Zebrano lalkę wodu. Mieliśmy tutaj kanoę, ale po co mi to? Tu jest kolejny obóz. Wyruszcza skradzieży kieszonkowej, bo. Szukaj jeszcze obóz. A to co, to ja mam was wszystkich tutaj dorwać, czy po prostu wam skrzynię okraść? A, oni i tak widzą. Nie, co tu? No dobra, jestem w stanie to zaakceptować, że mnie tu nie chcecie. Nie zgadzam się z tym, ale... Jakby aktywnie się z tym nie zgadzam, ale co tam, okradnij skrzynię wobec tego, poproszę, pieniądze dostałam, no i fajnie. Odkrywasz lokalizację ukrytych skarbów, a kto wie, może kurczę, jakiś wiecie, jeden obóz oferuje mi skarby z jakiejś konkretnej części mapy, jak wszystkie wyzbierałam, no to mi nic nie pokazuje, miałoby to sens w sumie. Tak, nic nie widzę na mapie. Wniosek? Nic się nie pokazało. Dobra, to idziemy w takim razie w dalszym ciągu w stronę tych uwolnionych niewolników. Tego miasteczka normalnie na wodzie. Miasteczko na wodzie, dobrze. To jest kanoe? Tak, to jest kanoe, okej. Okay. Badzia, badzia, tip, tiriri, badzia, badzia. To jest dom szamana, zdaje się. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, zdaje się, tak mi się wydaje. Jezus Maria, masło maślane. Ajajaj, można i tak? Dobra, tu sobie zejdziemy w takim razie. Zejdźże. Super. I teraz tak, po pierwsze, plakaty. To tak właśnie, jak mówię, po pierwsze. Po drugie, ale to może zaraz pójdę. Po drugie idziemy, moi mili, do krawca. Mhm, tak jest, pomysł, idziemy tutaj do krawca. Poproszę i sobie handelek zrobimy. A, i przy okazji możemy zobaczyć, jaki ja mam ten dodatkowy kapelusz, jakiś kapelusz przemytnika, tak? To, żem dostała? Możliwe. Ha. Po co mi to, nie wiem. Nie podoba mi się kompletnie, więc mam takie pokiego. Tak, ale ja bym chciała system handlu zrobić. Dobra, statki w porcie. Tutaj mamy w porcie parę statków, więc kup towary. Możesz cukier kupić, jasne. Nie ma problemu. Tak więc, o. Wyślij statek. Gdzie ty ten cukier sprzedasz? No w Sewilli, najlepiej. Dobra, tutaj. Ponownie kup towary. I tutaj tak naprawdę nie mam wyboru, tylko cukier sprzedam. Przykra sprawa. Sewilla, bardzo proszę. Jedziesz. Dobra. Kup towary. Okej. Wyślij statek do Sewilli. W takim razie. O, bardzo proszę. I teraz tak, tutaj mamy jakąś brygadynę, tak więc kupimy sobie żelazo. Może być i metal. Może być i taka nazwa, nie ma problemu. I w Campesie najlepiej to się sprzeda. Logiczne. Port O'Prince w takim razie. Kup towary. Nie no, ale cholera jasna, nie na tym statku. Na jednorożcu. Przyprawy czy owoce? Przyprawy sobie myślę, że kupimy ten raz na ludzki rok. Tak więc wyślij statek. Gdzie się sprzedadzą przyprawy najlepiej? W Sewilli, ale popłyniemy sobie do Bridgetown, żeby coś po prostu, wiecie, była jakaś inna ta...
jakaś różnorodność. O to mi chodzi. Wyślij statek i to się najlepiej sprzeda w Sewilli też. Jezus Maria, ale tam kurczę dużo kupują, ale tam, jako że wiecie, że tam jest najlepiej się sprzedaje faktycznie to. Ile mam pieniędzy? 5000. Czy mnie stać na nowy statek? Bark. Mam 5000. Na galeon mnie stać w gruncie rzeczy. I tutaj na szkuner. Galeon sobie kupię. A co? Kup towary wobec tego. Bawełna czy cukier? Bawełnę kupimy. Dobra, za te resztki pieniędzy. I gdzie bawełnę wysłać? Kurka wodna znowu do Sewilli. W kwarcie Sewilla już się znajdują 4 statki. Okej. To do Veracruz jedziesz. Ej, dobra, w takim razie wychodź z tego systemu handlu. I fajnie. Fajnie. Mieliśmy 27 tysięcy, zobaczymy ile zyskamy. Dobra, tutaj jest, są wolni niewolnicy. A czy pani tutaj ma dla mnie... To nie, no wątpię, żeby już miał. W sensie raczej by był oznaczony na mapie ten pan, jeśli by miał dla mnie jeszcze laleczkę. Dobra, nowy rekrut, znajdź zaginioną kobietę, poproszę. Mademoiselle Aveline. You again? Please, mademoiselle. I don't know who else to turn to. It is my wife. She has disappeared. She has been recaptured? No, it might be worse. Those rough men in the bayou. I fear she has joined them. Soon after we arrived, she began to speak of revenge, of revolution. These men, they encourage her. They have weapons. But I don't think they are who they say they are. I tried to warn her, and then she vanished. Please, can you help? Yes, we don't have much time. Dobra. Walcz z rogami uwolni niewolnika, sorry wielkie. O, tutaj widzę kolejny dla przemytników, obozik. No dobra, to się przejdziemy w takim razie do oboziku tutaj. Zobaczymy, czy coś ciekawego się nam odblokuje w ramach zdobycia tej całej mapy ze skrzyni, czy nie wie czego. Może być w sumie na podachu iść, nie ma problemu. Walcz z rogami uwolni niewolnika. A jakie, czy mamy jakieś cele dodatkowe? Nie spojrzałam nawet. Nie! Okej, okay, pasuje mi to. No tak, po pierwsze, obóz. Co ja się będę wdawać w otwartą walkę? Dobra. Ten padł był. Jeszcze tam jeden powinien być. Kurde, Bela. A myślałam już, że się uda. Ale nie, nie udało się niestety. No cóż, bywa i tak. Ekwipunek w takim razie, walcz z wrogami, uwolni niewolnicę. Lokalizacja ukrytych skarbów. Zobaczmy, czy coś się nowego pojawiło. W takim razie, państwo ukryte skarby. No ja nic nie widzę zbytnio, ale może coś jest jeszcze na południu. Ne, niestety. Nic się nowego nie pojawiło. Po prostu ja wszystko wyzbierałam, co mogłam. Dobra, jeden ze statków już sprzedał towary. Dwa statki chyba już nawet sprzedały towary. Nie, jeden. Jeden tylko. No i fajne. Mniej niż dystans od celu. Mendo. Tak. To nie było takie trudne. Are you all right, madame? Yes, thankfully. Can no one here be trusted? Yes, but we are few and far between. I hope you can remove your family to safety. I will. And once I do,
Mark my words, the revolution will come. I hope you are right. Zobaczymy. Dobra, w takim razie pełna synchronizacja. To się udało, bardzo fajnie, bardzo miło. To co w tym momencie możemy zrobić ze sobą, Bo byliśmy właśnie w trakcie wykonywania misji. Czy w ogóle jest jeszcze jakaś misja dodatkowa? Z tego co widzę, to już wszystko żeśmy zrobili. Co oznacza, że udajemy się w tym momencie do Agaty. Czas najwyższy, nie? Iść do chaty Agaty, no właśnie. Iść do chatki puchatki naszego mentora. Takie jest zadanie. To trzeba się posłuchać, nie? Dobra, będziemy w takim razie. Tutaj mamy przemytnika, ale ja może od przemytnika bym kupiła zegarki w momencie, w którym będę miała trochę więcej pieniędzy, bo byśmy sobie po prostu parę na raz kupili zegarków, a nie. Także tak to ujmę pojedynczo. Przy okazji może bym sobie... Nie o to mi chodziło, ale możemy sprawdzić, co to jest. Nie, nic. Nic ciekawego. Chodziło mi, żeby uzupełnić zapasy. Tak więc, dobra. Aha, bo mam za mało pieniędzy. No spoko. Jestem w stanie to przeżyć, że mam za mało pieniędzy. Akurat na zapasy się opłaca wydawać, powiedzmy sobie szczerze. Tak więc, dobra, będziemy sobie w tym momencie, w ten sposób. Ja nawet nie widziałam przez chwilę, dokąd ja biegnę, ale dobra. Szczegóły! Co nie? Para pa pa pa. No i okej, w tym momencie, w tym kierunku są te kurcze totemy Loa. Dobra. Mamy to. Moc wudu, użyj przesądów słabych przeciwko nim samym, co? Rozpocznij wspomnienie. Użyj wzroku oru, aby szukać wskazówek. Aha, nie mogę tego przeanalizować, okej. Samo Żyćko? Mogę to przeanalizować? Nie. Po co? Zatem powodzenie. No dobra, to idziemy w takim razie tropem zostawionym no przez niego. Zobaczymy. Aha, znajdź Agatę w ciągu minuty. To był dodatkowy cel. Nie byłam go do końca świadoma. Agata! Ale się udało. Who are you? You look like a faithful student I had once. Long ago. She no longer exists. Mentor, I know you have doubted me. But please, my absence has not been in vain. Look what I found. You should have left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. Chyba obywatel Etu będzie, tak mi się wydaje. Very well. I had thought you would accept it as confirmation of my loyalty. My... Someone told me you were looking for it. You should not allow gossip to infect your mind. Now be gone. Not before I warn you, Mentor. You are not safe here. Have I not been telling you this for years? Useless child. This threat is new and very real. A man, Vasquez. I am aware. He bribes Spanish troops. But I already have plans to outwit them. I will use their superstition against them. Let me help. I know I cannot stop you. You will see. My loyalty is real. Very well. Listen closely. See if you can follow this plan. I have planted signs, which our dear European friends find terrifying. If you are able to follow the instructions, you may tail them from sign to sign and eliminate them silently, giving the appearance of a voodoo curse. Boo! And then? A curse may frighten them, but will it be enough to stop the flow of new recruits? More questions. I thought you were here to help. Jezus Maria, ale nieznośny człowiek. Silence at last. Go now before you spoil this moment.
Jezus Maria, co za nieznośny cymbał. Dasz do prawdy. Bezpieczny punkt obserwacyjny. Tu gdzieś albo będzie w trakcie tego zadania, albo gdzieś tutaj nawet będzie obywatel E na bank. Bo spójrzcie, że mieliśmy jakby wiecie, zakłócenia, więc myślę, że po tym zadaniu będzie jakoś obywatel E gdzieś niedaleko. Miałoby to przynajmniej sens bardzo duży, gdyby był tutaj obywatel E. Oczywiście, że tak. Tutaj widzę, że jest oznaczone czerwonym. Czerwona strefa. Nie tak? A to jest przemytnik, Boże, ja już się przestraszyłam, patrzę takie. Kto to jest? Dobra, ale idziemy sobie właśnie tędy. Najbezpieczniejszy punkt obserwacyjny tutaj napadł. Tędy bardziej może. Okej. Aha, widzę, że to jest niemiłe, bo wejdę właśnie na tą strefę czerwoną. Czerwona strefa i w ogóle. No kurde, Bela, ale ja chciałam tutaj wejść. No nic mi to nie da, że tu weszłam. Dobra, przepłynę. Kawałeczek. Na razie. Już wchodzę, kurka, w ogóle niebezpieczne tereny. Obszar niedozwolony. No co, wy serio? Nie wiedziałam. Dobra. Wydaje się, że tutaj nikogo nie ma tak naprawdę, więc sobie tutaj raczej dam radę przejść. No gdzie? Ewelino. Dobra. Można i tak też. No i dobra, jesteśmy. No i są państwo drogie. Look, it's. Oh. How childish can you be? It is nothing. What are you doing? What do you think? I'm removing it. You can't. We'll be cursed! Oh, we'll be cursed! Truly, I'm terrified! Użyj szybkiej trucizny, aby szybko zabić strażnika. Hello! Para-pa-para-pa. Toż to klątwa jest! It's true! Move out! It's not safe here! No dobra, i za patrolem tak, żeby mnie nie zauważono. Próbować zawsze warto, co nie? Na drugą stronę mogę przejść. Okay. Kurde, Bela, dało radę. Ja już się bałam, że nie dam rady, szczerze przyznam. Statek kolejny dotarł do portu. Kolejni. By się przydało być wyżej, mam wrażenie, ale już kistem. Dio santo! More voodoo! Wróć nie tak, tylko tak. Mylą mi się przyciski, okej? Okay? Deserter! Come back! I will have you court martialed! Chyba go to nie obchodzi, typie. O! I co, dopadł go? Tak, dopadł go. Keep moving, man! And this time keep your eyes open and wits about you. May God watch over us. Dobra, niech idą w takim razie. Ja tutaj muszę na bieżąco się przesuwać. Tylko, że jestem dość nisko, więc mogą mnie zauważyć w gruncie rzeczy. W teorii przynajmniej, na pewno. W teorii na pewno, dokładnie. Dobrze, żeście słyszeli.
Mówię z sensem jak zwykle. Dobra, chodźmy tędy. Dobra. Gdzie jest jakaś kolejna stacja wudu? W tym kierunku jest kolejna stacja wudu, okej. No i co? Kto dalej? Statek powodzenia dotarł do portu. Fajnie. Dobra. Kolejny strażnik. Pyk. Ja mam jak tutaj przejść? Run! Uciekać. Pa, pa. No i fajnie. Mi depesuje. Dobra. Moimi. Myślę, że tym akcentem sobie na chwilę obecną zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki kolejne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. Jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję zabobony. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!